Cześć, z tej strony Myra. Zapraszam Was na wakacyjne otwarcie dwóch podełek Big Lossy. Zamiast długo i niepotrzebnie gadać, od razu zabiorę się za pokazanie Wam wszystkich wnętrz pudełek. Produktów jest naprawdę dużo, a to były tylko dwa pudełka, więc zacznijmy od pierwszego lipcowego. I pierwszy pełny produkt, od razu na pierwszy rzut, to lakier do paznokci od Catrice. Catrice, lakier do paznokci w odcieniu Bloody Mary to go. Lakier utrzyma się na Twoich paznokciach przez długi czas i zapewni paznokciom wysoki połysk oraz perfekcyjne krycie. Taki komentarz na sam początek opisu produktu. Dla wszystkich spostrzegawczych mam go już właśnie na paznokciach. Nie mogłam się dłużej powstrzymywać, żeby sobie nim nie pomalować paznokci, ale wszystkie swoje oceny i opinie względem tego produktu zostawię na tydzień testowy. Nasz lakier ma 10 ml i według tego, co pisze Big Lossy, za 10 ml płacimy nieco ponad 10 zł. Czy to dużo, czy nie dużo? Wydaje mi się, że jak na lakier do paznokci nie jest to dużo. Dużo zależy w tej cenie od tego, jak ten lakier się będzie sprawdzał w trakcie użytkowania i noszenia go na paznokciach. W tym czasie następny produkt. Tym razem niepełny produkt od Yasumi. Yasumi. Krem do twarzy z kwasem laktobionowym. Specjalistyczny krem o działaniu nawilżającym przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery. Zawarty w nim kwas laktobionowy o silnych właściwościach antyoksydacyjnych nadaje skórze optymalne nawilżenie i miękkość. Firma, która nigdy jeszcze mnie nie zawiodła. Co prawda tych pudełek od Big Lossy mam dopiero 6 razem licząc z tym sierpniowym, ale Yasumi to firma, która tak naprawdę za każdym razem testowałam jej kosmetyki, nigdy mnie nie zawodziła, ba, powiedziałabym nawet, że przekraczała wszelkie moje oczekiwania, więc wierzę, że ten krem do twarzy nawilżający po prostu będzie niesamowity i mam nadzieję, że się nie będę myliła. Co jest w ogóle jeszcze super, mamy niepełny produkt, który ma 30 ml, czyli jest dosyć dużą próbką, co tak naprawdę rzadko się ostatnio zdarzało, bo próbki i niepełne produkty zwykle dostawaliśmy bardzo malutkie. Tutaj Yasumi się postarało. Pełny produkt ma tych mililitrów 70, czyli jest jeszcze większy, a co więcej, pełny produkt kosztuje 125 zł, czyli dosyć sporo, ale fajnie, że taki drogi produkt możemy przetestować aż w takiej sporej ilości. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i zapraszam Was na kolejny produkt. W lipcowym pudełku mamy drugi pełny produkt, jest to suchy szampon do włosów. Osi. Suchy szampon do włosów z nowej kolekcji. Błyskawicznie oczyszcza włosy bez użycia wody, zapewniając im kwiatową świeżość, a to wszystko dzięki wyjątkowym australijskim składnikom. Jak już wspominałam, pełny produkt 180 ml według Big Lossy kosztuje 17 zł, czyli wydaje mi się, że to nie jest dużo jak na suchy szampon. Jeżeli będzie działał dobrze, to prawdopodobnie będzie to jeden z moich ulubieńców. W zestawach mogliśmy zdobyć jeden z trzech kolorów. Prawdopodobnie różnią się one zapachami tylko i wyłącznie. Niebieski, zielony i żółty. Często zdarza mi się korzystać właśnie z suchego szamponu. Co prawda innej firmy, dlatego suchy szampon z Osi będzie fajnym porównaniem tego, z czego do tej pory zawsze korzystałam. Ale wszystko pokażę Wam już w następnym odcinku. Przed nami kolejny pełny produkt, tym razem od Clean Hands. Clean Hands. Antybakteryjny żel do rąk z kompleksem nawilżającym 24 godziny. Żel usuwa 99,9% bakterii bez użycia wody. Lekka konsystencja sprawia, że preparat łatwo się rozprowadza i błyskawicznie wchłania, pozostawiając na skórze uczucie przyjemnego odświeżenia. 30 ml pełny produkt, który według ulotki Big Lossy kosztuje lekko ponad 3 zł, czyli nie jest to dużo. Ja nigdy z takich antybakteryjnych żeli do rąk
nie korzystałam, więc to będzie dla mnie pewna nowość i albo go pokocham, albo znienawidzę. Wszystko przed nami. Teraz przed nami piąty produkt z pudełka lipcowego, a jest nim masło do ciała. Effecti ma masło do ciała. Wersja z masłem Shea o bogatym składzie pozwala na komfortową pielęgnację całego ciała. W pudełku mieliśmy do wyboru jeden z dwóch produktów od firmy Effecti ma. Ja miałam w swoim olejek z masła Shea i masło Shea plus olejki z omega 3. Natomiast można było trafić jeszcze na jedno i było to masło do ciała, olejek kokosowy i olejek jojoba, jakkolwiek by się to nie czytało. Co prawda, jest to niepełny produkt, mamy do dyspozycji tak naprawdę... ...50 ml. Nadrukowane na boczku opakowania 50 ml. Pełny produkt to tak naprawdę 250 ml za 17 zł. Wydaje mi się, że taki duży produkt, czyli te 250 ml za 16 czy 17 zł, to nie jest tak naprawdę dużo i mam nadzieję, że będzie się sprawdzał, bo tak naprawdę wygląda dosyć interesująco. Bardzo podoba mi się w ogóle wygląd tego pudełka. I chciałabym, żeby się sprawdził, bo w sumie rzadko korzystam z jakichkolwiek maseł tego typu na wiele rzeczy do ciała. Będzie łatwiej. Zobaczymy. I ostatnie dwie małe próbki z lipcowego pudełka to krem do rąk i balsam do stóp. Eubos. Krem do rąk i balsam do stóp. Krem o właściwościach regeneracyjnych i silnie nawilżających ochroni wrażliwą skórę dłoni. Natomiast balsam wyeliminuje zrogowacenia na skórkę i silnie nawilży stopy. Zadaniem obu próbek jest nawilżenie zarówno rąk, jak i stóp. Wiecie, że ja kremy do rąk bardzo lubię i bardzo chętnie przetestuję. Natomiast ze stopami bywa różnie, jak już też wiecie, i mam zawsze pecha do takich produktów, które albo nieprzyjemnie pachną, albo w ogóle się nie sprawdzają. Więc cieszę się, że akurat produkt do stóp jest w takim małym opakowaniu. Tu chyba nawet nie jest w ogóle napisane, ile tu mamy mililitrów. Aczkolwiek pełne produkty są dosyć spore. Pozwolę sobie przeczytać. Za krem do rąk, który tutaj mamy taki malutki, pełny produkt kremu do rąk to jest 70 ml, który kosztuje 24,60, powiedzmy 25 zł, czyli to nie powinno być chyba dużo. Natomiast balsam do stóp, który tutaj mamy taki malutki, w oryginalnym opakowaniu ma 100 ml i kosztuje 29,98, czyli 30 zł. I też nie wydaje się kosztować jakoś bardzo dużo. Dlatego chciałabym, żeby już to trzecie albo i nawet czwarte podejście do kremu do stóp okazało się trafione. Powiem Wam szczerze, że oba pudełka mnie bardzo zachwyciły. Właśnie w lipcowym zauważyliście, co prawda, dużo niepełnych produktów, ale jakże dużo ich było samych w sobie. Więc to mnie zaskoczyło po samym otwarciu opakowania, pomijając fakt, że otwierając pudełko mieliśmy też taką nakładkę na pudełko. Myślałam, że to jest po prostu nowa grafika, ale nie. To była po prostu nakładka z sonarem sobie z pudełka. Miłe takie wizualne zaskoczenie. Drugim była właśnie ilość produktów i to, że nie każda próbka była malutka. Natomiast sierpniowe pudełko, do którego zaraz przejdziemy, zaskakuje nas tym, że są tylko i wyłącznie pełne produkty. Super, nie? I przechodzimy sprawnie do pierwszego pełnego produktu. Jest to olejek do ciała od firmy Every. Specjalistyczny olejek do ciała Power Fruit. Specjalistyczna kuracja odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry. Zmień rutynową pielęgnację ciała na dwufazową pielęgnację specjalistyczną i zobacz, jak głęboko nawilżone i odprężone będzie Twoje ciało. Pełny produkt to tak naprawdę 100 ml.
za które zapłacimy w sklepie 30 zł, 29,99 zł. 30 zł. Powiem Wam szczerze, że praktycznie nigdy nie korzystałam z jakichkolwiek olejków do ciała. Pierwszym moim doświadczeniem z olejkami były te malutkie ampułki z Yasumi. Trochę ciężko mi było uwierzyć, że olejek może dobrze nawilżyć. Aczkolwiek Yasumi, jakby nie patrząc, spełniał swoją rolę. Zobaczymy, jak zadziałają olejki innej firmy do całej ciała, a nie tylko okolic twarzy. Drugi dany produkt to sól do kąpieli od firmy Shifood. Shifood. Sól do kąpieli stóp z minerałami z Morza Martwego. Zmiękcza naskórek już po kilku minutach. Kąpiel stóp z dodatkiem soli odpręża i przywraca skórze równowagę. Minerały z Morza Martwego mają właściwości odświeżające i dorujące, dlatego ten produkt stosowany regularnie pomaga utrzymać skórę stóp w dobrej kondycji i eliminować nieświeży zapach. Czasami mi się wydaje, że Big Glossy naprawdę usilnie stara się mnie zachęcić do tego, aby pielęgnować swoje stopy i zmienić jakby pogląd mój na produkty do stóp. Dlatego tym razem tym razem zamiast kremu do nawilżania stóp mamy sól do kąpieli, która ma nam te stopy najpierw dobrze zmiękczyć i też nawilżyć, usunąć grube naskórki i przygotować nasze stopy do zastosowania jakiegokolwiek kremu do nich. Mam nadzieję tylko, że ta saszetka soli wystarczy na więcej niż jedną taką kąpiel. Mamy tutaj tak naprawdę 65 gram, która kosztuje w sklepie około 5 zł, czyli nie ma tragedii i jeżeli naprawdę by działało i fajnie odprężało stopy, bo też jest do tych zmęczonych stóp, to chciałabym prawdopodobnie w coś takiego zainwestować, bo uwielbiam wszystkie możliwe sole do kąpieli, które gdzieś tam w wannie można wsypać. Niestety w obecnym mieszkaniu nie mam wanny, więc niestety nie będę jej mogła przetestować, nawet gdybym chciała dla całego ciała, ale chyba kawałek miski i wody na same stopy się znajdzie i już nie mogę się doczekać. Kolejny dany produkt to nawilżająca maska na dłonie. Pure Derm. Maska nawilżająca na dłonie z ekstraktem z płatków owsianych. Maska wzbogacona w ekstrakt z masła shea, miód oraz naturalne składniki zmiękczające. Dogłębnie nawilża i odżywia skórę dłoni. Tym razem Big Glossy przedstawia nam nowe rozwiązanie, czyli maska na dłonie w formie rękawiczek. Fajne rozwiązanie. Ja chyba do tej pory tylko raz korzystałam z jakichkolwiek maseczek, znaczy z jakichkolwiek rękawiczek nawilżających i w sumie od tamtej pory z żadnych nie korzystałam. Nie pamiętam, czy byłam z efektu zadowolona. Chyba nie do końca, skoro już przez tak długi czas z nich nie korzystałam. Z wielką chęcią przetestuję taki kosmetyk, bo uwielbiam dbać o swoje dłonie i je głęboko nawilżać, więc jak najbardziej mam nadzieję, że taki produkt się sprawdzi. Co prawda do dyspozycji mamy tylko jedną parę rękawiczek, więc jakby tego zabiegu nie będę mogła regularnie powtarzać. I same takie rękawiczki kosztują 15 zł, więc dosyć sporo jak na jednorazowy zabieg. Ale może się opłaci. Jeżeli się będzie opłacało i będę czuła, że te moje dłonie są nawilżone, to bardzo chętnie wrócę do tego produktu. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Teraz przyszedł czas na przedostatni produkt z sierpniowego pudełka i są to plastry na pęcherze Compeed. Compeed. Średnie plastry na pęcherze napięte Holly Fulton. Plastry przynoszą natychmiastową ulgę w bólu i chronią przed otarciami. Uformowane zostały tak, aby dobrze przylegały do skóry poniżej ścięgna Achillesa i utrzymywały się na miejscu przez cały dzień. W pudełku dostajemy znowu kolejny pełny produkt. Powiem Wam tak, z tego co jest napisane w ulotce, Helena, zostaw. Och, kocie, chodźmy. Chodzi o łobuzie. Już nie jest taka mała, jak ostatnio. Nie? Masz. Helena też lubi Big Glossy, w szczególności wszystkie wstążki, które są w środku. Więc obie mamy radochę z każdego pudełka. W każdym razie, w tym jakże śmiesznym opakowaniu, które zaraz też napocznę, mamy do dyspozycji 5 plastrów,
które w sklepie będą kosztowały około 20 zł. Ile razy któraś z nas, chodząc na obcasach, nabawiła się odcisków innych pęcherzy? Nieustanny kobiecy problem. Co prawda, zwykle nie używałam żadnych dedykowanych plasterów na odciski. Nigdy z żadnego nie korzystałam, zwykle przyklejałam takie standardowe, zwykłe plastry. Nie wiem, czy będę w stanie je w tym najbliższym tygodniu jakkolwiek przetestować, no bo nie mając pęcherza, no bez sensu naklejać plaster. Ale jak tylko będę go w stanie przetestować, to od razu dam Wam znać, jak podziałały. Póki co jestem zachwycona samym wyglądem tego pudełka, samym jego designem. Wydaje mi się, że nawet jak wykorzystam jeszcze wszystkie 5 plastrów, czy ich nie wykorzystam, raczej wykorzystam, to pudełko będzie fajną rzeczą do przenoszenia jakichkolwiek innych plastrów w czasie wyjazdów, czy gdziekolwiek indziej. Ciężko jest mi się również odnieść do ceny, bo jednak 5 plastrów 20 zł, za 20 zł można sobie nakupić całą masę innych zwykłych plastrów. I wydaje mi się, że cena jest jednak bardziej związana z tym, że jest to plaster z Compeed i więcej płacimy w sumie za samo pudełeczko na te plastry niż za same plastry. Ale może się mylę. Helena. Może się mylę i może mając jakiś pęcherz lub odcisk na napięcie, zakocham się w tych plastrach. Mam taką nadzieję. I ostatni produkt na dzisiaj to szampon od firmy Schwarzkopf. Essence Altim. Szampon z bogatym olejkiem omega i esencją perły regeneruje zniszczone włosy na poziomie komórkowym i zapobiega ich rozdwajaniu. Ostatni pełny produkt, 250 ml w cenie 23 zł. Do włosów, jak już wcześniej wspominałam, do włosów suchych i zniszczonych, czyli idealnie do moich włosów. Co prawda, nadal mogę się martwić o to, że niektóre szampony, które testuję, spłukują mój kolor. Jak sami zauważyliście, już pewnie ten mój rudy już jest taki wyblakły rudy, ale to nie wina szamponów, których używałam, które testowałam od Biglossy, tylko naturalna wersja koloru, który się spiera i który jakby wybleka na słońcu. Wybleka. Mam dzisiaj problem. Który płowieje na słońcu. Więc jakby skorzystanie z tego nowego szamponu, który proponuje Biglossy, nie będzie mnie jakoś martwił pod względem spłukiwania się koloru z włosów. Aczkolwiek tak, są one suche i zniszczone i przydaje mi się jakakolwiek regeneracja. Więc bardzo się cieszę, że dostałam taki duży szampon, z którego mogę skorzystać i który mogę ocenić i powiedzieć Wam szczerze, czy nawilżaj regeneruje, czy nie nawilżaj. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za to, że oglądaliście ten odcinek. Szkoda, że był on po tak długiej wakacyjnej przerwie. No ale niestety, jedni muszą pracować, żeby inni mogli mieć wolne. Dlatego bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że będziecie ze mną również w kolejnych odcinkach. Postaram się w ciągu tygodnia lub dwóch nagrać ocenę tego wszystkiego, co Wam dzisiaj pokazałam. Więc tak naprawdę do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się ciepło w ten ostatni weekend sierpnia, który jest tak wyjątkowo gorący. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa!